Witajcie, ja się nazywam Budrewicz Milena. Jesteśmy teraz w World Dental w klinice w Warszawie przy ulicy Bronowskiej 5A. I dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o diecie, która wpływa, ma pozytywny wpływ na nasze zęby, aby były śnieżno-białe i zdrowe. I teraz pytanie, co jeść, a czego nie jeść, żeby mieć piękny, śnieżno-biały uśmiech? Przede wszystkim dieta, która wpływa na nasze zęby pozytywnie, powinna zawierać bardzo dużo tłuszczy, wapnia oraz witamin. Począwszy od przetworów mlecznych, które zawierają wapń, który jest podstawowym budulcem naszego uzębienia. I tutaj szczególną uwagę należy zwrócić na spożywanie naturalnych jogurtów, kefirów czy też serów białych. Natomiast niedobór wapnia powoduje kruchość naszego szkliwa, złamania i też przyspiesza rozwój próchnicy. Ser żółty zmniejsza ryzyko powstawania próchnicy oraz chorób przyzębia. Ser żółty zawiera difosforan. Wykorzystywany jest często do produkcji past do zębów, które mają działanie wzmacniające na nasze szkliwo. Tłuste ryby biorą udział w mineralizacji naszych zębów i tutaj szczególną uwagę należy zwrócić na to, żeby spożywać takie ryby jak łosoś czy też makrela. I tutaj wapń jest lepiej wchłaniany dzięki witaminie D. Natomiast spożywanie tłustych ryb powoduje to, że nasze szkliwo i też kości są zdecydowanie bardziej twardsze i odporne na uszkodzenia, złamania, pęknięcia. Brokuły. Brokuły zawierają duże ilości wapnia, zawierają również składniki, które przeciwdziałają rozwojowi choroby paradontozy. To jest to choroba przyzębia, która powoduje odsłonięcie szyjek zębowych, a w konsekwencji grozi utratą uzębienia. Więc tutaj jedząc brokuły, najlepiej jeść je nieprzetworzone termicznie albo gotować maksymalnie przez 5 minut, aby te wszystkie składniki, które przeciwdziałają właśnie paradontozie, mogły zadziałać. Marchewka jest bardzo zdrowa, zawiera dużo witaminy A i jest naturalną szczoteczką do zębów. Truskawki zawierają sporą ilość kwasu jabłkowego, który jest podstawowym składnikiem past wybielających. Oprócz tego truskawki, oprócz właściwości wybielających na nasze szkliwo, na nasze zęby, również działają przeciwbakteryjnie i oczyszczają nasze zęby z kamienia nazębnego. Zielona herbata fluoryzuje zęby. W jednej szklance zielonej herbaty znajduje się 0,3 mg fluoru. Zaleca się picie 3 filiżanek dziennie zielonej herbaty. Zielona herbata również ma działanie bakteriobójcze i pozytywnie wpływa na stan naszego zarówno uzębienia, jak i dziąseł. A na koniec opowiem Wam o tym, czego nie należy jeść bądź zminimalizować jedzenie danych produktów. Pierwszym z tych produktów są oczywiście, wszyscy wiemy, słodycze. Słodycze należy jeść z umiarem
i jakie mają one właściwości? Powodują rozwój próchnicy, obklejają się wokół uzębienia. Ciężko po jedzeniu słodyczy zatem jest umyć porządnie zęby, więc tutaj wskazane jest jedzenie słodyczy, takich jak chociażby czekolada, która jest, ma bardzo dużą zawartość kakao, czyli gorzka czekolada. Wszystkie słodycze, które mają wysokie stężenie cukru, nie są zalecane i mają negatywny wpływ na stan naszego uzębienia. Powodują próchnicę, należy ich nie jeść bądź z bardzo dużym umiarem. Po spożyciu słodyczy należy umyć od razu zęby. Kolejnym składnikiem są to słodkie napoje, czyli dalej mówimy o cukrze, że ograniczenie cukru zarówno podczas spożywania słodkich napojów, jak i jedzenia słodyczy należy ograniczać. Kawa czarna, należy też ograniczać ten napój. Też ma negatywny wpływ na nasze szkliwo. Czerwone wino ma właściwości wytrawiające i nadmiar picia czerwonego wina ma negatywny wpływ na nasze szkliwo. Powoduje przebarwienia, powoduje gromadzenie się osadu. Zarówno picie kawy, jak i czerwonego wina. I tutaj kolejnym składnikiem są takim, na który należy zwrócić szczególną uwagę, są to cytrusy. Cytrusy oczywiście zawierają bardzo dużo witamin oraz minerałów, natomiast spożywanie cytrusów chociażby wieczorem przed zaśnięciem i przede wszystkim umyciem zębów też powoduje negatywny wpływ na zęby, co jest spowodowane wytrawieniem powierzchni szkliwa. Czyli w momencie, kiedy wieczorem zjemy sobie cytrusy, pomarańcze, czy też cytrynę, czy inne cytrusy, to nie myjemy w przeciągu godziny, dopiero musimy odczekać godzinę albo i dłużej na to, żeby umyć zęby. Wszyscy z nas wiedzą, że jedzenie typu fast food jest niezdrowe. Jak wpływa zatem fast food negatywnie na stan naszego uzębienia? Zaleca się jedzenie twardych pokarmów, natomiast fast foody są miękkie. Bułka, która jest w fast foodzie, jest miękka, obkleja się wokół naszych zębów, no i nie powoduje żadnych, nie ma tam właściwości zarówno składników w fast foodzie, które wpływają odżywczo na nasz organizm, a też na nasze zęby. Zaleca się zatem jedzenie twardszego chleba z najlepiej z ziarnami, gdzie tak jak chociażby przy jedzeniu marchewki wydziela się ślina, oczyszczają się nasze zęby podczas wydzielania śliny, a podczas jedzenia z kolei pokarmów typu fast food nie dochodzi do takiego procesu. Składniki, które są zawarte w fast foodach, są całkowicie bezużyteczne. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Zachęcam do subskrypcji naszego kanału World Dental Clinic. Do zobaczenia w następnym odcinku.